Cześć, witam Was bardzo gorąco. Wracamy dzisiaj do głównego wątku fabularnego w Wiedźminie. Mamy quest Stosy Nowigradu i jedziemy odwiedzić Triss Merigold w jej domu. Jak wygląda sytuacja na mapie? Mniej więcej tak, mamy tutaj jeszcze kilka pytajników. Na tą chwilę tutaj mam jeszcze trzy tablice ogłoszeniowe. Triss znajduje się w tym miejscu. Dostałem stąd quest poszukiwania, rynsztunek Szkoły Kota. I tutaj jest mniej więcej jedno miejsce, a tu jest drugie. Tylko teraz mam odpalony po prostu inny quest. Stosy Nowigradu. I zrobimy dzisiaj stosy. Zobaczymy, ile to zajmie czasu. Dobra, jedziemy. Wjeżdżamy do Nowigradu. Słyszałeś kiedyś legendę o Białym Wilku? Hola, hola, długouchy. A podatek zapłacić? Witaj, mizeroto! Wieczne ognie. Jedź, podkoro! Na plecach to kołczat się nosi, nie wiesz. Nie szwędaj się tu. Dzień jak dzień. Witam oficera łowców czarownicy pana sędziego. Ścieżka nas prowadzi prosto do domu Triss. Rzeźnik z Blorikiem. Teraz wolno. Targ rybny. Proszę. Może ja coś sprzedam przy okazji. Zapraszam, zapraszam. Co tam masz? Sprzedajmy parę rzeczy. Tyle. Wyglądasz na takiego, co grywa w gwinta. Jakie tutaj są teksty. Okej. Okay. Wracamy do zadania. Ho! No, sporo tutaj kupców jest. Nasz wspaniały Nowigrad! Perła wśród gwiazd! Ostoja wiecznego ognia! Zwolnij, płotku. Żadne zło nie uchowa się przed świętym ogniem. Święty ogień oświetli je, spali, oczyści. Święty ogień oświetli, spali i oczyści. Oto płomień łaski i miłosierdzia. Ty odmilczaj, będziesz płonął powoli. Będziesz błagał o śmierć wszystkimi znanymi ci głosami naraz. Jak inni. Z twojego kasy. Ja nie zrobiłem nic złego, nic! Ja tylko chciałem żyć jak wy! Ratujcie, dobrzy ludzie! Proszę! Na bogi! Patrzcie! To Doppler! Yeah.
Mam nadzieję, że Dudu nie dał się złapać. Burza, psia krew. Żeś narobił bigosów tym całym Lochmuin. Ale się pięknie pali. Mógłbym takie widowisko oglądać codziennie. Jak to Dudu nie dał się złapać? Przecież spalili go. Nie mam siły. Dobra. No tu wiadomo, no stary przykład, palenie dla przykładu niewinnych osób. Ileż to ludzi nie zginęło przez religię od początku naszych dziejów. Dobra. Co ja miałem tutaj zrobić? No, oczywiście idziemy do Triss. Mogła rzucić zaklęcie i wszystko zniknęło. Ej, ty! Zjeżdżaj stąd! My obrabiamy ten dom! Liczę do trzech i ma was tu nie być. Raz. Słyszały? Dwa. Patrzcie go, będzie nas tu straszył. Trzy. Trzymajcie się w kupie! Nie będziemy walczyć, Geralt. Psi synu! No chodź. Uzia! Mnie! Zostawcie go mnie! Gin, durniu! Geralt, co jest? Gin, durniu! Kończmy to. Gin, durniu! Nie, nie, nie bij już! Gdzie jest czarodziejka, która tu mieszkała? Pewno ukrywa się w jakiejś norze, jak oni wszyscy. Przed kim się ukrywa? Straż Świątynna wzięła się za magów. Tropi ich jak szczury. Ktoś musi wiedzieć, gdzie jest ta kryjówka. Ja bym jej szukał w zgniłym gaju. Gdzie jest ten zgniły gaj? Pojęcia nie ma. Podobno przesiadują tam różne dziwadła i odmieńce. Nawet byś się tam nadał. Najpierw musiałbym wiedzieć, jak tam dojść. Powiadają, że można się dostać kanałami, co się zaczynają poza miastem. Mało kto wie, gdzie one są. Popytaj żebraku. Albo znajdź złodzieja i szpiegły. Powiadają, że żebracy i złodzieje muszą płacić haracz królowi żebraku. Żebracy mają tu swojego króla? Takiego w koronie i z berłem? Nie śmiej się. Król żebraków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet Męga się nie zapuszcza. Kto mnie wołał? Czego chciał?
Menge, straż świątynna. Zabrać to złodziejskie nasienie do pokoju zwierzę. Ale panie, za co? Przecież to krem czarodziejskiej suki. Według ciebie wolno rabować ich mienie? No, magowie i czarodziejki są wyjęci spod prawa. Ale ich dobytek to sprawa straży świątynnej. A Nowigrad jest praworządnym miastem. Wiedziałeś, że nietoperz potrafi wyczuć ćmę na mile? Do czego zmierzasz? Ja tu zadaję pytania, Wiedźminie. Tak samo jak nietoperz wyczuwa ćmy, tak ja wyczuwam dziwadła. Nowigrad to nie jest miejsce dla takich jak ty. Nie zrobiłem nic złego. Ale zrobisz. Tacy jak ty prędzej czy później zawsze sprawiają problemy. A to miasto jest pod moją opieką. Moją i wiecznego ognia. Na razie nie mogę ci nic zrobić, ale wiem, że tu jesteś. Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a popełnisz go. Będę pierwszym, który się o tym dowie. A wtedy zostaniesz poddany procedurom, jak każdy magiczny cudak, który ma czelność brukać nasze miasto. Do zobaczenia. Dobra, my się zaopiekujemy rzeczami Triss. Takiej szczotki do włosów używała tylko Triss. Momencik, może coś tutaj odnajdziemy ciekawego. Zioła, korzonki? Zupełnie jakby Triss została uzdrowicielką. Jeszcze kolejne piętro. O proszę. Ubrania Triss. Nigdy nie rozrzucała ich po podłodze. Pamięci całkiem uschła. Dobra, to była chyba jakaś księga z questem. Ale skupmy się na stosach. O, proszę, tutaj jeszcze coś jest. Czuję magię w amuletach. To amulety Triss. Była uczulona na eliksiry.
Dobra, ja się tutaj spróbuję przespać. Do rana. Dobra, szukamy złodzieja. No i mocniej przepraszam. Ciągnij dziada po bruku. Okradli mnie! Łapać złodzieja! Gdzie on uciekł? Wiesz, co on pije wieczorami zamiast mleka? Coś podejrzewa. Muszę zachować większy dystans. Ludzie, okradli mnie! No proszę. Nie kręcić się tu. Chris jest poszukiwana jako zdrajczyni. Wigrad, stolica świata, a tu takich obwiesiów wpuszczają. Dobra, szukajmy tego złodzieja. Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie ponta. To musi być bluźnik. Gadają, że Na co oko zakupi? Jeszcze jak! Dorodne dziewczyny przyjechały z krain zajętych przez Nilfgaard. W takim razie będę musiał. Całuj mnie w ptaka. Zdrowia życzę. Szkoda gada. Jest to ostrożniejszy niż myślałem. Nie mogę ci wyjść za blisko. Straże! Słodzie! No jest. Tom. Coś podejrzewa. Muszę zachować większy dystans. Ejże, nie dotykaj mnie. Datę. Bileter. Płynie na drogi, ciepłem słońca, serca się ogrzeją. Znasz balladę o bandzie, co nie chciała nim. Panie miłościwy, daj chociaż koronę. Jak mi nie dasz, to moja chora matka umrze z głodu. Panie, złodziej mi ucieka. Dostaniesz pieniądze, pod warunkiem, że powiesz mi, gdzie jest zgniły Gaj. Nic nie wiem. Zabieraj swoje pieniądze. Ja nic nie wiem. Odejdź! Zimorodku to tak karmią, że potem dwa dni głodny nie chodzisz. Trzeba tylko w dobrym miejscu się ustawić jak reszta. Ech, jakie niunie tędy chodzą. Cyce jak melu. Na cyce po ulicy większe ciebie uchłania.
Dobra. Ale mi śmierdzi z podskrzydła. Są ostrożni, ale wiedźmin widzi wszystko. Wszystko w miarę dobrze. To jest jakaś cisza przed burzą.